A w naszym wigilijnym studio kolejne specjalność dnia, coś co będzie już niebawem wielka premiera, Betlejem. To jest koncert, państwo wiecie, pamiętacie, rok temu była, cały cykl koncertów w całej Polsce. No i dzisiaj zapytamy organizatorów tej imprezy, Adama Guzdka, Pawła Tomaszewskiego, Andrzeja Lamperta, który tam wystąpi, jak to będzie wyglądało. To zaczniemy od pana Adama Guzdka. Panie Adamie, no lockdown wszędzie. Nie można się poruszać, nie można pójść do restauracji, ograniczona liczba spotkań. To jak tu organizować wielkie ogólnopolskie wydarzenia? Przede wszystkim dzień dobry państwu. My się nie poddajemy oczywiście i Betlejem to jest przede wszystkim miejsce spotkania ludzi. To jest też miejsce, gdzie chcemy pomagać. I postanowiliśmy zrealizować w tym roku koncert Betlejem w Polsce pod tytułem Pomoc z Nieba właśnie w formule online'owej. W ten sposób będziemy w stanie dotrzeć do wszystkich tych miast, w których państwo chcieliście, żebyśmy byli, a nie byliśmy w stanie dojechać. I muszę państwu powiedzieć, że to jest w ogóle niezwykła historia, bo to jest 50. koncert Betlejem w Polsce. To po prostu trzeba zobaczyć i to jest tak naprawdę koncert, z którego państwo zrobiliście scenariusz, bo to są najpiękniejsze utwory, które robiły na was największe wrażenie, gdzie były największe emocje. To jest taki the best of wszystkich dotychczasowych 6 edycji, a ta jest 7. 7 edycja online, ale best of. Paweł Tomaszewski, kierownik muzyczny całego przedsięwzięcia. Oprócz znanych szlagierów będą nowości? Tak, oczywiście. Zawsze kiedy przygotowujemy program, myślimy o tym, zaspokoić starych słuchaczy, starych takich już doświadczonych słuchaczy, ale również, żeby może pozyskać jakieś nowe grono odbiorców, więc przede wszystkim wszystko będzie ubrane w nowe aranżacje, które były napisane specjalnie dla artystów, których wybraliśmy. Zawsze uważam, że aranżacja powinna odzwierciedlać osobowość artysty i tak jest też w tym koncercie, więc nawet jeżeli utwory będą znane i lubiane, to na pewno będą państwo mile zaskoczeni, mam nadzieję, wykonaniami i aranżacjami. Jeszcze solista Andrzej Lampert tu się powinien wypowiedzieć. No jak panu? Brakuje kontaktu z widzami, bo to przez internet, przez Skype'a, no oczywiście można, ale po co? Przede wszystkim też dzień dobry, witam wszystkich widzów Telewizji Republika. Rzeczywiście czas dla kultury jest bardzo trudny. Ja osobiście... Trudno mi to wytłumaczyć, ale generalnie tej pracy u mnie było dosyć dużo. Inaczej nie byłbym w stanie wyżywić rodziny, więc trzeba było jakoś tak zwanie kombinować. A przy okazji bardzo dziękuję panu Adamowi Guzdkowi do zaproszenia po raz wtóry do projektu Betlejem w Polsce. Przyznam szczerze, że występy na scenie, chociażby operowej, do pustej widowni rzeczywiście są czymś dziwnym i mam nadzieję, że szybko wrócimy do normalności. Ale przy okazji chciałbym powiedzieć o takim zjawisku, chociażby dotyczącym opery, w której pracuję na co dzień. Ostatnio Opera Śląska emitowała, właściwie transmitowała na żywo swój spektakl premierowy, który obejrzało około 5000 osób, czego normalnie nie byłoby w stanie, co normalnie nie było w stanie by się wydarzyć w normalnych warunkach. Także bądźmy dobrej myśli przy okazji Betlejem w Polsce. Wierzymy, że trafimy samym do bardzo dużej ilości odbiorców właśnie w tej edycji. Oczywiście bardzo zachęcamy wszystkich państwa do posłuchania i wzięcia udziału w tej online'owej premierze i w tym wydarzeniu. My teraz może z państwa poprzednich edycji mamy takie wspomnienie. Głośna noc, anioł pasterzom mówił. Chociaż fragmencik może posłuchajmy dzisiaj. Anioł pasterzom mówił.
najlepszego stworzenia. Piękne melodie odwieczne, one mają po kilkaset lat, 400, 500, 600 lat, niektóre się zachowały i dalej są częścią naszej kultury. I tak sobie myślę, że kiedy nasi praprzodkowie, no 500 lat temu to jednak praprzodkowie, 400 również, siadali do swoich wigilii, Polska rozciągała się od Smoleńska po prawie Poznań, od Zatoki Fińskiej po Morze Czarne. Nie było wtedy ani państwa niemieckiego, ani nie było Ameryki, ani Chiny nie były takie groźne. Potem te państwa się pojawiły, potem zniknęły. A my ciągle siadamy do kolacji wigilijnej, życzymy sobie wszystkiego najlepszego, łamiemy się opłatkiem. Mocna jest ta polska kultura, wbrew pozorom, nie? Pan Adam Guzdek. Opłatek to jest przede wszystkim tylko polska tradycja i obecna wszędzie tam, gdzie są Polacy. I nikt więcej na świecie nie składa sobie życzeń w taki sposób. To jest też stały element Betlejem w Polsce, jak się spotykamy w halach. Powiedziałbym ich strata. Można tak powiedzieć, ale kulturę oczywiście mamy fantastyczną. Powinniśmy ją pielęgnować i dbać o to, żeby trwała, bo też Betlejem to jest takie miejsce, gdzie właśnie wygrzebujemy takie perły kultury, zabytki z różnych tradycji, kościołów, religii, gdzie te pieśni bożonarodzeniowe i adwentowe po prostu dostają nowe życie. Najstarszą pieśnią była pieśń IV wieku, którą wykonaliśmy na Betlejem. Pan Paweł Tomaszewski, te zabytki polskiej kultury i to, co jest zabytkiem, o czym my nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy. To jest okazja, żeby te rzeczy wyciągnąć, nie? Pokazać. Nie tylko te polonezy koronacyjne polskich królów, ale też tą muzykę śpiewaną przez lud. Tak, to prawda. Tak, w naszym repertuarze też znajdują się piękne zabytki naszej kultury, między innymi znana potocznie kolęda Bóg się rodzi, a o właściwym tytule pieśń o narodzeniu pańskim, która pochodzi z pierwszy jej zapis, to jest rok 1792. Natomiast ona istniała już dużo wcześniej, co jest ciekawe. Ten sam tekst był wykonywany na różne melodie, także zanim ta właściwa się ukonstytuowała, to też musiało minąć trochę czasu. Często to wynikało z przekazu ustnego. No, to jest cała nasza tradycja, która do dzisiaj przetrwała, co jest przepiękne. To jest przepiękne, to będzie można wszystko posłuchać. Pan Andrzej Lampert, jak pan wykonuje te stare pieśni, jak pan je słyszy, to co panu w duszy gra? Cieszę się z faktu, że możemy głosić w ten sposób dobrą nowinę. To są święta nadziei i myślę, że tej nadziei jest bardzo dużo w projekcie Betlejem w Polsce, czego sam doświadczyłem, uczestnicząc w ostatniej trasie z wieloma wspaniałymi wykonawcami. Cóż mogę powiedzieć? No, treści przekazywane podczas Betlejem w Polsce są jedyne i wyjątkowe. I można powiedzieć, zdarzają się raz w roku, więc cieszmy się tym momentem i adorujmy go bardzo. Pamiętajmy, że dostęp do koncertów i kupno, czy zakup płyt, które są związane właśnie z tym projektem, to są pieniądze przeznaczone na pomoc charytatywną. Pan Adam Guzdek, dla kogo w tym roku? Jak będzie ta pomoc rozdzielona? My generalnie zawsze pomagaliśmy lokalnie tam, gdzie graliśmy. Zawsze mówiliśmy, że tam, gdzie gramy, pomagamy. I ci lokalni partnerzy, którzy podejmowali z nami współpracę, oni wskazywali te miejsca. To raz to były jadłodajnie dla bezdomnych, raz to były domy samotnej matki. To były bardzo
różne miejsca, te, które były bardzo wrażliwe i właśnie w potrzebie. I dzisiaj nie chcemy inaczej. Dzisiaj chcemy też w tych miejscach, w których graliśmy, pomagać dalej i dalej chcemy, żeby ci partnerzy nam wskazywali te miejsca. Nie chcemy sami tworzyć tych miejsc. I udawać, że wiemy, na co ta pomoc w tej chwili powinna pójść. To właśnie tam lokalnie, w tych społecznościach powinno się odbywać. Także zachęcamy Państwa do tego, żeby nas było naprawdę bardzo wielu. Co jest ważne, Betlejem w Polsce jest dzisiaj produktem cyfrowym i dostęp do niego można mieć od ręki praktycznie, czyli na stronie betlejemwpolsce.pl albo ambasadormiłosierdzia.pl można dokonać tego zakupu i ten kod po prostu dostępu przychodzi do Państwa w ciągu dosłownie tam kilku godzin najbliższych. I wtedy można będzie wziąć udział w koncercie, zrobić coś dla siebie, posłuchać pięknej muzyki i zrobić coś dla innych, coś dobrego, co w tym czasie jest bardzo, bardzo potrzebne. Nie tylko dlatego, że święta, ale dlatego, że rzeczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Pełna zgoda. No, trudno, żeby ktoś tutaj oponował takiemu stawianiu sprawy. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszym programie. Życzymy panu i państwa rodzinom i całemu projektowi wielkiego sukcesu na święta Bożego Narodzenia, a państwu pokoju, miłości, spotkania z najbliższymi, choćby online. Bo również to są online'owe spotkania, teraz są wliczane jako spotkania. Adam Guzdek, Paweł Tomaszewski, Andrzej Lampert, przepraszam, uczestnicy projektu. No, tak to było. Uczestnicy projektu Betlejem. Chociaż nadzieja jest dla wszystkich, więc gdyby pani Marta Lempart chciała wziąć udział i nawrócić się, to oczywiście jest dla niej miejsce wśród chrześcijan i katolików. Betlejem jest miejsce dla wszystkich. I to jest najważniejsze. Tak podsumujemy to nasze spotkanie. W Betlejem miejsce dla wszystkich. Pięknie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A państwu przypominamy dzisiejszą ofertę Telewizji Republika o 21.30 specjalny koncert kolędowy. Świetni artyści, wspaniałe aranżacje. Joszko Broda i jego rodzina i inne wspaniałe utwory, które państwo będziecie mogli usłyszeć. Po koncercie usłyszymy też życzenia złożone przez Dorotę Kanię, redaktor naczelną Telewizji Republika, i Tomasza Sakiewicza, prezesa spółki. Także bardzo, bardzo państwa zapraszamy. To tyle w poranku. Polska na dzień dobry. Kończymy dzisiaj, ale zostańcie państwo z Telewizją Republika, bo dzisiaj mnóstwo ciekawych programów, które specjalnie przygotowaliśmy dla państwa na Wigilię.